Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN. Jak zawsze zapraszam na krótkie kazanie, krótki komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Proszę posłuchajcie, co dzisiaj czytamy. Mamy dzisiaj świętego Mateusza, następujący fragment. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj, w tę trzecią niedzielę zwykłą, zwrócić Waszą uwagę na jeden drobny szczegół w tej Ewangelii, który mnie osobiście, kiedy go zobaczyłem, bardzo mnie zainspirował. Zanim do niego, do tego krótki wstęp. Kiedy Ewangelię sobie czytam, to zazwyczaj mam takie dwie perspektywy czytania Ewangelii. Czasem jest tak, że porusza mnie jakaś taka zawrotna wręcz, jakaś ogromna perspektywa danego wydarzenia. Czyli kiedy Ewangelię czytam, to widzę różne takie fantastyczne pomysły teologiczne, fantastyczne jakieś wizje Pana Jezusa, które On daje na życie itd., itd. A czasem jest tak, że mimo że w Ewangeliach są jakieś wielkie rzeczy, zauważcie, w tej tak jest, Pan Jezus rozpoczyna swoją misję, głosi wielkie sprawy, zaczyna głosić Ewangelię, powołuje uczniów, dzieją się duże wydarzenia. Można by je interpretować, można by się nimi zajmować. To oprócz tego czasem w tych Ewangeliach jest taki jeden drobny szczegół, który kiedy się widzi te wielkie wydarzenia, to tych szczegółów nie widać. A się okazuje czasem, że te wielkie wydarzenia wzięły się z tego małego szczegółu. I właśnie tak jest dzisiaj w tej Ewangelii. Właśnie o ten szczegół mi chodzi. Zobaczcie, jak się zaczyna dzisiejsza Ewangelia. Zaczyna się w ten sposób, że Jan zostaje uwięziony, czyli mamy sam początek działalności Pana Jezusa. Herod wtrąca Jana Chrzciciela do więzienia. To jest tuż po tym, kiedy on ogłosił, że Pan Jezus to jest właśnie ten, na którego wszyscy czekamy, na którego czeka cały świat. I po tym uwięzieniu Jana, czyli po takim pierwszym okresie takiego pierwszego, można powiedzieć, pierwszych dni działalności Pana Jezusa, ten wraca do Galilei, ale jak mówi ewangelista, nie wrócił jednak do Nazaretu, w sensie nie wrócił do swojego poprzedniego 30-letniego życia, tylko się przeprowadził do Kafarnaum. I mogłoby się wydawać, że to jest taka wiadomość, no taka w sumie nic nieznacząca. Ale pomyślcie sobie, ten szczególik w ogóle jest strasznie ciekawy, strasznie fajny, niezwykle inspirujący i w ogóle pokazujący, że od niego się wszystko zaczęło. Zobaczcie, Jezus mieszkał przez 30 lat w jednym mieście. Mieszkał w Nazarecie. No wiadomo, był ten czas wcześniejszy, kiedy musieli uciekać do Egiptu i tak dalej, ale w końcu całe swoje prawie dzieciństwo, całą swoją młodość, swoją już też dorosłość jako 20-paroletni mężczyzna spędził w Nazarecie. Tam ma rodzinę, tam ma bliskich, tam ma przyjaciół prawdopodobnie. No nie da się żyć gdzieś 30 lat i nie mieć znajomości, nie mieć przyjaciół. A Pan Jezus był najcudowniejszym człowiekiem na ziemi, więc na pewno miał mnóstwo przyjaciół. Nagle Pan Jezus stwierdza, że wyprowadza się z Nazaretu, czyli zostawia 30 lat swojego życia i przeprowadza się do Kafarnaum. Kochani, ani Nazaret, ani Kafarnaum nie były w tamtym czasie żadnymi wielkimi miastami. To były dwie po prostu małe wioski. Dzisiaj Nazaret jest dosyć dużym miastem. Kafarnaum jest tak naprawdę tylko i wyłącznie pielgrzymkowym, takim jakby historycznym miejscem. Znaczy są tam oczywiście ludzie, ale to jest takie miasto zupełnie jakby, no, nie miasto w naszym dzisiejszym myśleniu.
Ale Jezus po prostu się przeprowadza do innej wioski, odległej jakieś 45 km na nogach. Tak mniej więcej pokazują mapy Google. Rzeczywiście krajobraz był inny. W Nazarecie było tak bardziej górzyście, było jakby lądowo. Kafarnaum leży dosłownie nad brzegiem jeziora, wchodzi się z ostatniego domu do jeziora. Jezus w pewnym momencie postanawia, że wyprowadzi się do Kafarnaum. Jak tę Ewangelię zaczytałem, to już nie tym razem, tylko kiedyś dawno temu i zobaczyłem ten szczegół, to muszę wam powiedzieć, że takie pytanie się w mojej głowie pojawiło. Dlaczego? W sensie, co sprawiło, że Pan Jezus się przeprowadził do Kafarnaum? Wersji jest bardzo wiele i nie mam bladego pojęcia, która może być prawdziwa, a możliwe w ogóle, że żadna z nich. Zobaczcie. Z jednej strony mogło być tak, że miało to jakiś związek z tym, że Jan Chrzciciel został uwięziony. Bo napisane jest, że kiedy Jan został uwięziony, no to jakby w wyniku tego Pan Jezus się przeprowadził. Czy to oznacza, że na przykład, nie wiem, było jakieś niebezpieczeństwo w Nazarecie, że nie wiem, w Nazarecie ktoś kojarzył Pana Jezusa z Janem, no i Jan uwięziony, to może Jezusowi coś groziło? Nie wiem, możliwe, że nie. A zobaczcie, że Ewangelia mówi, że to się stało właśnie w związku z tym uwięzieniem Jana. Czyli ta zmiana nie była może jakimś takim prostym wyborem, że Pan Jezus po prostu stwierdził, że się przeprowadza, tylko może był jakoś zmuszony, może go sytuacja zmusiła. Może tak nie było. Może było tak, że Pan Jezus poznał już wcześniej nad Jordanem Andrzeja, poznał Piotra, może się dowiedział, kiedy z nimi spędził kilka dni, że oni są z Kafarnaum i może, bo jeszcze ich wtedy nie powołał nad Jordanem, myśląc, że ich powoła, to myśli, a to może się przeprowadzę do Kafarnaum, tam trochę z nimi pobędę, to ich może jakoś właśnie, nie wiem, powołam, przekonam. Czyli może oni byli tym powodem. A może powód był jakikolwiek jeszcze inny. Może Pan Jezus po prostu stwierdził, no to się przeprowadzę. Może nad jeziorem będzie się lepiej żyło. Kochani, nie wiem. Zobaczcie, mamy taką drobną rzecz, takie drobne wydarzenie, jak zmiana miejsca z jednej wioski do drugiej o 45 km. Nie wiemy, czy chciana, czy niechciana, czy niewymuszona, nastąpiła pewna zmiana. I teraz zobaczcie, co się stało w wyniku tej zmiany. W wyniku tej zmiany rozpoczyna się całkowicie nowy etap w życiu Pana Jezusa. W wyniku tej zmiany natychmiast Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów, najpierw właśnie Piotra z jego towarzyszami, potem Jana i Jakuba, tam się oczywiście Andrzej też napatoczył. Nagle się zaczyna robić pierwsza grupa uczniów, z którą Pan Jezus potem zawojuje cały świat. Okaże się, że w tej Galilei zacznie się głoszenie i zaczną się pierwsze cuda niezwykłe, że Jezus będzie chodził z tego miasta do okolicznych wiosek i zacznie się robić wielka fama o Panu Jezusie. Ludzie zaczną Go poznawać jako Zbawiciela. To Go potem doprowadzi do Jerozolimy, co Go w końcu doprowadzi do śmierci, do męki, do zmartwychwstania, do zbawienia świata. Zobaczcie, że ta jedna zmiana jakby zapoczątkowała coś zupełnie niezwykłego. Mało tego, jak się okazuje, ta jedna zmiana w ogóle wypełniła proroctwa Starego Testamentu. Bo nagle się okazało, że to miejsce, w którym Pan Jezus był, to Kafarnaum, właśnie było na tym pograniczu Zabłona i Neftalego. I nagle się wypełnia proroctwo Starego Testamentu tylko dlatego, że Jezus się przeprowadził do wioski kilkadziesiąt kilometrów dalej. Czemu wam to mówię? Zobaczcie, że w naszym życiu większość z nas, nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale mam wrażenie, że większość z nas strasznie się boi zmian. I to strasznie się boi szczególnie takich zmian wymuszonych. Bo jeżeli jeszcze mamy jakieś marzenie, tak, o jakiejś zmianie, że chcemy sami coś zmienić, że do czegoś dążymy i w końcu nam się udaje, nie wiem, wyrwać się z jakiegoś miasta, do jakiegoś nowego rodzaju życia, do nowej ścieżki i tak dalej, no to jeszcze to jest jakoś okej, chociaż też się boimy przy tym, nie? A najgorsze są takie zmiany jakby wymuszone, nie? Takie zmiany, że no ale dlaczego to się musi dziać, dlaczego nie mogę być tam, gdzie byłem? Że na przykład coś się sypie w naszym życiu, coś poszło nie tak i nasze życie musi zacząć wyglądać inaczej. Otóż kochani, dla mnie przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii, oczywiście jedno z wielu, to jasne, ale bardzo mi potrzebne, to jest takie, że nie bójmy się tego, że Pan Bóg weźmie tę zmianę w ręce. Zobaczcie, za tą zmianą miejsca zamieszkania Pana Jezusa poszły też natychmiast inne zmiany. Jak się okazało, powołał tych uczniów i oni natychmiast zmienili swój sposób życia. Okazało się, że zostawili to, co do tej pory robili, zostawili bycie rybakami, zostali jego uczniami. To gdy prowadziło potem do niezwykłych rzeczy. Znowu, zmiana. Kochani, życie nie cierpi stagnacji. Nam się tak wydaje,
że jakbyśmy tak osiedli w jednym miejscu, dobrze się zadomowili, mieli dobre warunki do życia, pieniądze, pracę, rodzinę, wszystko byłoby takie stabilne. Tak mówimy, żeby było tak stabilnie, to będzie dobrze. I uwaga, ja oczywiście rozumiem te potrzeby, bo to jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Ale kochani, zmiany są zazwyczaj miejscem, gdzie Pan Bóg może przeprowadzić swoje plany. Że kiedy mu się zagnieździmy w jednym miejscu, to czasem mu po prostu uniemożliwiamy działanie. Kochani, człowiek potrzebuje zmian. Oczywiście nie zmian dla zmiany. Mam nadzieję, że rozumiecie. Nie chodzi mi o to, że porzucajmy, nie wiem, nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze mieszkania, pracę i tak dalej, bo trzeba się zmieniać. Nie. Nie mówię, że mamy na siłę teraz szukać jakiejś zmiany. Tylko pytanie, czy nie robimy czegoś odwrotnego? Zobaczcie, po 30 latach mieszkania w Nazarecie Jezus mógł spokojnie sobie pomyśleć, tak po ludzku, jak człowiek. No i po co to zmieniać? Co się będę wyprowadzał do innego miasta? Nie. Zaczyna się nowe. I zobaczcie, te pierwsze zmiany to są takie drobne kroczki, nie? No pierwsza zmiana to nie było, nie wiem, rozmnożenia chleba dla 5000 ludzi, tylko to była zmiana miejsca zamieszkania z jednej wioski do drugiej o 40 km. I się okazało, że to wszystko pchnęło do przodu. Kochani, pomyślcie dzisiaj. Czy nie stoi przed wami jakaś zmiana, tylko właśnie taka zmiana, że czujecie, rusz się człowieku wreszcie, że jesteście zastali, zastygnięci, zmurszali w jakimś jednym miejscu i trzeba się wreszcie ruszyć. Mówię, nie zmiana dla zmiany, ale dlatego, żeście po prostu zastygli już w tym, w czym jesteście. I trzeba to poruszyć, trzeba poruszyć tę wodę w sadzawce. Nie? Ładnie kiedyś ksiądz biskup Ryś powiedział, jak mówił o chrzcie, że wszyscy mamy w sobie wodę chrzcielną. Wszyscy zostaliśmy napełnieni wodą chrzcielną, czyli wszelką łaską. Ale przez długi czas, kiedy się jej nie używa, to ta woda jest taka zatęchła, taka z wodorostami, taka z jakimś osadem, taka, że jest po prostu już niefajna. I mówi, trzeba tam wziąć kija, wsadzić i zamieszać tę wodę w tej sadzawce. Tak, na początku się zrobi totalne zamieszanie. Wszystko będzie tam latać, pojawi się pewnie dużo nieczystości i tak dalej. Ale kiedy się będzie regularnie tę wodę poruszać, kiedy ona będzie przepływać do jakiegoś strumienia na przykład, to się oczyści, to w ogóle wyjdą z niej te wszystkie syfiaste rzeczy. Kochani, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy ruchu, potrzebujemy dynamiki. Nie można nieustannie tkwić w jakimś jednym miejscu. Mówię, nie po to, żeby zmieniać, tylko czy żeśmy nie zastali gdzieś. Jedna zmiana zamieszkania u Pana Jezusa poruszyła całkowicie nową drogę tego świata. Zostaliśmy zbawieni przez tę zmianę. To tam się pojawił święty Piotr, tam się pojawił Andrzej, tam się pojawił Jan Jakub, tam się pojawiły cuda, tam się pojawiła jego droga, tam się pojawił początek zbawienia. Czy nie czeka na ciebie jakaś zmiana, którą wreszcie trzeba ruszyć, trzeba w nią ruszyć, trzeba jej wreszcie dokonać? No to może byś nie siedział, tylko może byś ruszył i może byś ruszyła. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Widzimy się oczywiście w następnym CNN, pewnie za tydzień. A tam oczywiście lecą wszystkie te wstawaki, vlogi i tak dalej. Nie wiem, czy oglądaliście vloga z czwartku, takiego ze zwierzętami. Strasznie fajny był. Hipopotamy i tak dalej. Super, naprawdę, podobał mi się, nawet mi się podobał. Więc jak macie ochotę, to zajrzyjcie, a pewnie dzisiaj wieczorem będzie jeszcze jakiś nocny vlog i takie tam inne. No to do zobaczenia. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa!